Hello students, welcome back after a short break. Już większość z Was ma za sobą sprawdzian. Te osoby, które jeszcze tego sprawdzianu nie napisały, proszę zróbcie to jak najszybciej i wyślijcie go do mnie, żebym już mogła Wam wstawić oceny i żebyśmy już wspólnie ruszyli z nowym rozdziałem. A rozdział, którym się teraz będziemy zajmować, is Unit 7. Takim tematem przewodnim tego rozdziału jest zdanie Lions eat meat. I tak w skrócie pokazuje to, czym będziemy się zajmować. Mianowicie będziemy się zajmować, ogólnie mówiąc, przyrodą, będziemy się zajmować zwierzętami, tym, co zwierzęta jedzą, czyli uczymy się troszeczkę o przyrodzie, uczymy się tworzyć zdania i uczymy się nowych słów. Nowe słowa, które będziemy ćwiczyć dzisiaj, to są właśnie nazwy zwierząt. Część z nich powtórzymy, dwóch nazw nauczymy się od podstaw i też nazwy tego, co te zwierzęta jedzą. Dokładnie pokażę to już na ćwiczeniach, a ćwiczenie, od którego dzisiaj zaczniemy, to jest zadanie na Wordwallu. Przygotowałam dla Was kilka takich zadań i już szukam. Ok, here it is. So this is our first exercise. Nie mam dla Was przygotowanych flashcardów, tylko w takiej formie elektronicznej dzisiaj nazwy zwierząt. So this animal is a crocodile. Take a look in here. Crocodile. Repeat, please. Powtórz. Crocodile. Good. What's this animal? A bird. It's a bird. Very good. A monkey. A lion. A giraffe. And the last one is antelope. It's an antelope. To jest antylopa. Antelope. Repeat, please. Antelope. Very good. So, once again, let's do it again. Jak widzicie, dwa nowe wyrazy. Crocodile and antelope. A cała reszta to jest powtóreczka tego, co już znacie. So, once again, please. Giraffe. Antelope, crocodile, bird, lion, monkey, once again, teraz bez mojej pomocy, monkey, bird, and antelope, giraffe, crocodile, and lion. Very good. The next thing we are going to learn. I od razu już przechodzimy do następnej grupy słówek. Najpierw je sobie przedstawimy, a później już będziemy je ćwiczyć w różnego rodzaju zadaniach. Teraz pokażę Wam to, co zwierzęta jedzą, bo jak wiecie, niektóre zwierzęta są mięsożerne, niektóre zwierzęta są roślinożerne, jedzą najróżniejsze pokarmy i część z tych pokarmów przedstawię Wam dzisiaj. Są zwierzęta, które jedzą owoce. Owoce in English, fruit. Są zwierzęta, które są mięsożerne, jedzą meat, mięso, meat. Grass, trawa, grass. I liście, leaves. Leaves. Again. Okay. Niewiele nowych słów, myślę, że lekcja będzie bardzo zrozumiała, bez problemu. Okay. What was it again? Fruit, meat, leaves, and grass. Okay, let's read the words now. Teraz przeczytajmy razem słowa. Grass, leaves, meat, fruit,
crocodile, antelope. Right. Okay. So again, jeszcze raz spróbujemy to sobie zrobić razem. Postaraj się już powiedzieć bez mojej pomocy. Meat. Fruit. Leaves. And grass. Trawa. Ok. Pomyślcie teraz o zwierzęciu, które je, that eats grass. Do you know an animal that eats leaves? What animal eats leaves? What animal eats fruit? And what animal eats meat? Zaraz sobie powiemy dokładnie, jakie zwierzęta jedzą właśnie te przedstawione na wyrazach pokarmy. Okay? So here, as you can see, there are four columns. Mamy tutaj cztery kolumny. W każdej z nich mamy rodzaj pokarmu. Fruit, grass, leaves, meat. And here we have a lot of animals. So take a look at the blue word. Mamy tutaj pierwszy wyraz. What is it? Przeczytaj go, please. Crocodile. I do której tabelki, do której kolumny dopasujemy crocodile? What do crocodiles eat? Fruit? Grass? Leaves? Or meat? Crocodiles eat meat. What do antelopes eat? Antelopes eat grass. Antylopy jedzą trawę. What do monkeys eat? Monkeys eat fruit. What do lions eat? Lions eat meat too, as crocodiles. Crocodiles and lions eat meat. What do giraffes eat? Mają długie szyje, they've got long legs, so they can eat leaves from trees. So giraffes eat leaves. What do cats eat? Cats eat meat too. Też niektóre, też często żywią się mięsem. What do sheep eat? Sheep? Owce. What do sheep eat? Sheep eat grass. And what do horses eat? Horses eat grass. And also horses like carrots, apples. So horses also eat fruit. Jedzą i jedno, i drugie, i and fruit and grass. Dajmy ich tutaj do fruit. Okay? So now I want you to answer my questions. Chcę, żebyś mi odpowiedziała na pytania. Będę pytać, co je dane zwierzę, czy co jedzą dane zwierzęta, i ty odpowiesz mi całym zdaniem. W jaki sposób? Już pokazuję. What do monkeys eat? To jest moje pytanie. A twoja odpowiedź? Monkeys eat fruit. Well done. So now I ask the question and you answer the question. What do sheep eat?
Sheep eat grass. Well done. What do lions eat? Lions eat meat. What do horses eat? Horses eat fruit. What do giraffes eat? Giraffes eat leaves. What do antelopes eat? Antelopes eat grass. What do cats eat? Cats eat meat. Well done. So now let me show you the book. Będziemy się zajmować od teraz zadaniami w książce, in our students' books. And if you have the book now, open the book at page, what page is it? 52. So open your books at page 52, please. And right away, take a look at the picture. Here in the book, we have a big picture. Do you know this film? Yes, it is The Lion King. To jest film Król Lew. I na tym filmie, na tym rysunku widzimy niektórych z bohaterów tego filmu. Poznajecie ich? So here is this. Who's this? This is Simba. Very good. Who's this? It's Rafiki. Who's this? It's Nala. And who's this? It's Zazu. Very good. And now again, take a look at the picture and tell me what animals do you see in the picture? What animals are these? They are lions. One lion. Two lions. What animals are they? They are crocodiles. One crocodile, two crocodiles. Very good. What animal is this? It's a bird. What animal is this? It's a monkey. What's this animal? It's a giraffe. And what animals are these? They are antelopes. Yes, how many antelopes are there? There are three antelopes. Yes. Where are the animals? Where are they? They are in a forest. Right. Słówka, które musimy sobie jeszcze przypomnieć. Już tutaj otwieram tablicę. Słówka, które musimy sobie jeszcze przypomnieć z takich starszych lekcji are hungry and thirsty. Do you remember what hungry means? What does hungry mean in Polish? Głodny, very good. And thirsty? Spragniony. Więc jeśli chce ci się jeść, jesteś hungry, jeśli chcecie się bardzo pić, jesteś thirsty. Very good. I nowe słówko, nowy zwrot. Na pewno znacie już słówko fly. Fly means latać, of course. And fly away means odlecieć, czyli polecieć w dal. Fly away. So hungry, thirsty, fly away. Now let's go back to the book. So here we have the animals, they are in a forest, and take a look at Simba. Is he happy? No, he isn't. Take a look at the crocodiles. Are they hungry? Yes, they are. Is Nala hungry? Yes, she is. Is the bird happy?
No, the bird isn't happy. Is Zazu scared? Yes, Zazu is scared. Let's do exercise number one now. Okay, będziemy teraz robić exercise number one. Polecenie tego zadania brzmi listen and point. Listen and point. Słuchaj tego, co jest w nagraniu i wskazuj to, co usłyszysz. CD 3. Track 3.1. Pupil's book, Unit 7. Lions eat meat. Exercise 1. Listen and point. Look, it's Simba the lion and his friends. Can you see Rafiki the monkey and Zazu the bird? There are giraffes, antelopes and crocodiles too. They're all hungry and thirsty. What do crocodiles eat? Oh no, crocodiles eat meat. What do crocodiles eat? Crocodiles eat meat and... Eat and birds. Fly away, Zazu. What do crocodiles eat? Crocodiles eat meat and also crocodiles eat birds. Fly away, odlatuj, fly away, Zazu. What do antelopes eat? Czym się żywią antylopy? Antelopes eat grass. What do monkeys eat? Monkeys eat fruit. What do lions eat? Lions eat meat. And what do giraffes eat? Giraffes eat leaves. Right, very good. The second exercise, this is exercise number two. I'll make it a bit bigger now. Okay, exercise number two. Read the instruction, please. Listen and repeat. Then look and say yes or no. Najpierw zrobimy część pierwszą. Listen and repeat. Powtarzaj, proszę. Track 3.2. Pupil's book, Unit 7. Exercise 2. Listen and repeat. Then look and say yes or no. Part 1. Antelope. Antelope. Crocodile. Crocodile. Fruit. Fruit. Grass. Grass. Leaves. Leaves. Meat. Meat. Part two. And now I want you to repeat the full sentences. Teraz powtórz proszę całe zdania. Antelopes eat grass. Antelopes eat grass. Crocodiles eat meat. Crocodiles eat meat. Monkeys eat fruit. Monkeys eat fruit. Yes, that's right. Antelopes eat grass. Antelopes eat grass, yes. Giraffes eat leaves.
Giraffes eat leaves. Lions eat meat. Lions eat meat. Well done. So let's take a look at the photos once again and tell me, what is this? Antelope, crocodile, fruit, grass, leaves, meat. Good. Now, let's do it again. Teraz już bez podpowiedzi. Okay. What's this? Mięso. Meat. Leaves. Grass. Fruit. Crocodile. Antelope. Well done. Teraz zrobimy sobie takie dodatkowe zadanie. Jest to zadanie ze słuchania, które powtarza oczywiście też słowa, których się nauczyliśmy. Najpierw popatrzmy sobie na te słowa, które tu mamy. What's this? Meat. Fruit. Crocodile. Grass. Leaves. Antelope. Mm-hmm. And now listen and choose. Oczywiście trzeba będzie dopasować rysunek do tego, co usłyszysz. Let's listen together. Part 1. Antelope. Antelope. Which one is it? It's an antelope, the animal. What do antelopes eat? Antelopes eat grass. Yes. Crocodile. Crocodile. Gdzieś nam się tu schował crocodile. O nie, jest. Crocodiles. Crocodile. What do crocodiles eat? Crocodiles eat meat. Well done. Fruit. Fruit. Next one. Grass. Grass. It's here. And what color is grass? Grass is green. Yes. Leaves. Leaves. Here. What color are leaves? Leaves are green too. Mm-hmm. Meat. And the last one is meat. Part 2. This is meat, red, raw meat, czerwone, surowe mięso. Good. No i teraz przechodzimy do tej drugiej części naszego zadania, bo jeszcze mamy część polecenia. Then look and say yes or no. Look at the picture again and answer my questions, please. Może już teraz, okay. It's okay now. So, can you see antelopes? Yes. Can you see lions? Yes. Can you see fruit? Yes. Can you see two giraffes? No. Can you see a bird? Yes. Is the bird flying away? Yes. Is the crocodile hungry? Yes. Is Simba happy? No. Can you see a monkey? Yes. Do monkeys eat meat? No. What do monkeys eat? Monkeys eat fruit. Well done. So this is the picture from the film
the Lion King, and in the picture we can see Simba and his friends. The bird Zazu, Nala the lion, and Rafiki the monkey. Mm-hmm. I teraz zostało nam do zrobienia już tylko ostatnie zadanie. Exercise number 3. Twoim zadaniem będzie posłuchać teraz zadania i dokończyć zdania. Track 3.3. Pupil's book, unit 7. Exercise 3. Listen and say. Look, it's Simba the lion and his friends. Can you see Rafiki the... Rafiki the... What animal is it? Monkey and Zazu the... Bird. There are giraffes. Antelopes and... Crocodiles too. They're all hungry and thirsty. What do crocodiles eat? Oh no, crocodiles eat meat and birds. Fly away, Zazu. Fly away, Zazu. Szybciutko jeszcze teraz szukam jednego zadania, które... Okej, mam. Już Wam udostępniam. Które będzie taką naszą powtórką z dzisiejszej lekcji. Jak widzicie, nie było dużo zwrotów, nie było dużo nowych słów i nie było trudnych słów. A w ramach powtórzenia zrobimy sobie to zadanie na łączenie w pary. Okej? Read it. What is it? Fruit. This one. What's this? Grass. This one. Good. What's this word? Read it, please. Leaves. Where are the leaves? They are green. Here they are. Good. Next word is meat. Where is meat? It's here. What's this word? Can you read it? Antelope. Antelope. Where is the antelope? It's right here. And the last word is crocodile. And here we have the crocodile. And let's check the answers. Yes, everything is correct. Przerobiliśmy to, co mieliśmy przerobić na dzisiejszej lekcji. Nie była trudna, bo jest dopiero wprowadzeniem do tego, czym będziemy się zajmować. I oczywiście na Librusie wyślę Wam link do tych zadań, które dzisiaj opracowaliśmy. Jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, zachęcam Was, żebyście je sobie robili w ramach ćwiczeń. I jeszcze jedna rzecz. W pracach domowych, które zamieszczam Wam na Librusie, Librus automatycznie zaznacza mi, żeby te prace domowe odesłać. Nawet jeżeli ja tego nie chcę i nie mogę tego w żaden sposób cofnąć, więc umówmy się tak, że jeżeli ja nie piszę wyraźnie, że chcę, żeby odesłać tę pracę i nie podam terminu do odsyłania pracy, proszę tego nie robić. Po prostu zignorujcie to, co pokazuje się w Librusie. Po prostu wyskakuje jakiś błąd i niestety nie mam na to wpływu. No i to już tyle ogłoszeń. I hope I will see you next time during our next lesson. Thank you very much for your attention and take care. Goodbye.